tylko że miała astmę, ciągle zapalenia oskrzeli i ładowano w nas antybiotyki, bo po prostu rodzice tego nie wiedzieli. To były czasy komuny i wtedy powtarzało się jak mantrę. Zresztą do dzisiaj powtarza się jak mantrę. Szczepienia są bezpieczne i skuteczne. Szczepienia wyeliminowały ciężkie choroby. Szczepienia są skuteczne i bezpieczne. Dzięki szczepieniom zniknęła ospa. Szczepienia są skuteczne i bezpieczne. Dzięki szczepieniom nie mamy Heinemedina. Szczepienia są skuteczne i bezpieczne. I tak dalej, i tak dalej. A jak to już powiedział minister propagandy III Rzeszy, Goebbels, kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą. To znaczy oni na to liczą, że kłamstwo powtarzane 1000 razy staje się prawdą. Ale teraz czasy już się zmieniły. I ludzie wiedzą, że niekoniecznie to, co jest powtarzane 1000 razy, prawdą być musi.